Zacznę dziś od śmiałej tezy. Eliminacje do wielkich turniejów bywają czasami ciekawsze od samych finałów. Zanim uznacie mnie za bluźniercę, pomyślcie sami, co jest większą sensacją? Odpadnięcie faworytów we wczesnej fazie turnieju, czy niezakwalifikowanie się tam w ogóle? Oczywiście, losowanie grup eliminacyjnych na podstawie rankingów i układu koszyków zaplanowane jest tak, by w każdej grupie znalazły się najczęściej 2-3 drużyny, które będą walczyły o awans, a pozostałe ekipy dobierane są z grona słabeuszy. Raz na jakiś czas eliminacje przypadają na okres kryzysowy czołowych reprezentacji, co skutkuje albo piekielnie trudną przeprawą z happy endem, albo spektakularną klapą, czego w ostatnich latach doświadczyli Anglicy, którzy obejrzeli Euro 2008 w telewizji, lub Włosi i Holendrzy, których z kolei 10 lat później ominął rosyjski mundial. Odpaść czy nie zakwalifikować się do turnieju zdarza się najlepszym. Jednak okoliczności, w jakich bilety do Stanów Zjednoczonych na Mistrzostwa Świata w 1994 roku straciła reprezentacja Francji, sprawiają, że kibice nad Sekwaną do dziś łapią się za głowę. Z tej strony Konrad Szymański. Przed Wami Historie z boiska. Pierwszy tego typu piłkarski podcast w Polsce. Jeśli słuchasz tego na Spotify, możesz zaobserwować mój podcast. Po naciśnięciu tej opcji nie ominiesz żadnego odcinka. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. W połowie lat 80. reprezentacja Francji należała do absolutnej futbolowej czołówki. Pod wodzą Michela Platiniego, jednego z najwybitniejszych pomocników w historii piłki nożnej, Francuzi zdobyli Mistrzostwo Europy w 1984 roku, a 2 lata później zajęli 3. miejsce na mundialu w Meksyku. Jednak każde pokolenie ma własny czas, jak śpiewał zespół Kombi, zatem po latach walki o najwyższe cele w końcu musiało dojść do kryzysu. Zaczęło się od braku kwalifikacji do Euro 1988, rozgrywanego w Republice Federalnej Niemiec. Fakt, że mistrzowie Europy sprzed 4 lat stracili okazję do obrony tytułu, spowodował, że selekcjoner Henri Michel dostał od przełożonych żółtą kartkę. Kolejnym ciosem dla kadry było zakończenie reprezentacyjnej kariery przez Platiniego. Wielki lider i symbol zwycięstw w Tricolores żegnał się z kadrą po porażce. Nie tego się spodziewał. Gdy Euro 1988 dobiegało końca, a nowymi mistrzami kontynentu zostali Holendrzy, Francja, już bez Platiniego w składzie, przystąpiła do walki o awans do Mistrzostw Świata, które za 2 lata miały odbyć się we Włoszech. Les Bleus trafili do grupy z Jugosławią, Szkocją, Norwegią i Cyprem. Kryzys czy nie, kwalifikacja na mundial była obowiązkiem. Śmiałe plany posypały się jednak jak domek z kart. Nie udało się, awansu do mundialu nie było. Kolejny wielki turniej miał odbyć się bez udziału Francji. Zawstydzający remis 1-1 z outsiderem grupy Cyprem spowodował, że ze skutkiem natychmiastowym z posadą selekcjonera pożegnał się Henri Michel, którego na stanowisku zastąpił inny Michel, ten bardziej znany. Kierownictwo francuskiego Związku Piłki Nożnej zgodnie stwierdziło, że skoro złote czasy Francji na piłkarskiej arenie związane są z postacią Platiniego, ten powinien nadal dowodzić reprezentacją, tym razem już z ławki rezerwowych. Nie przeszkadzało nikomu, że zaledwie 33-letni Platini dopiero co odwiesił buty na kołku i nie ma jeszcze doświadczenia, by kierować kadrą jako selekcjoner. Francuzi liczyli, że będzie to powiew świeżości i impuls do tego, by reprezentacja Tricolores wróciła na właściwe tory. Platini przejął stery jeszcze w trakcie przegranych ostatecznie eliminacji do mundialu we Włoszech, ale prawdziwym sprawdzianem jego umiejętności trenerskich miały być dopiero kolejne kwalifikacje, tym razem do Mistrzostw Europy w 1992 roku. Czas i zaufanie, jakim obdarzony został selekcjoner Platini, przyniosły skutek w eliminacjach. Francja zdominowała swoją grupę, w której grał jeszcze reprezentacje Hiszpanii, Czechosłowacji, Albanii i Islandii. Podopieczni Platiniego wygrali wszystkie 8 spotkań i zapewnili sobie awans do turnieju rozgrywanego w Szwecji. Wydawało się, że szalony plan z postawieniem na Platiniego da Francuzom upragnione złoto. 19 meczów bez porażki zdecydowanie napawało optymizmem. Sam turniej finałowy Mistrzostw Europy okazał się dla Les Bleus wielkim rozczarowaniem. Faworyci niespodziewanie zremisowali 2 mecze z gospodarzami ze Szwecji i Anglikami, po czym przegrali z późniejszymi sensacyjnymi zwycięzcami całego turnieju, reprezentacją Danii, o której na 100% kiedyś opowiem na łamach tego podcastu, bo już naprawdę mnóstwo osób mnie o to pytało, na pewno będzie kiedyś o tym podcast, ale jeszcze nie wiem kiedy, czekajcie spokojnie. Ale wracając do tematu, mit Platiniego upadł, a Francja już po fazie grupowej wracała do domu z niczym. Kryzys trwał. Rozczarowany brutalnym ściągnięciem na ziemię Platini zdał sobie sprawę, jak bardzo zawiódł rodaków. Uświadomił sobie również, że jest jeszcze trenerskim żółtodziobem i nie potrafi odpowiednio reagować z ławki rezerwowych, kiedy na boisku robi się gorąco. Po powrocie do kraju ogłosił, że rezygnuje z posady selekcjonera. Ponieważ eksperyment z trenerem młodej daty nie wypalił, znów postawiono na doświadczenie. Stery w kadrze objął Gérard Houllier, dotychczasowy dyrektor techniczny reprezentacji, wcześniej trenujący m.in. drużyny Lens i Paris Saint-Germain. Brak awansu na 2 wielkie imprezy i fatalny występ na 3. był absolutnie kompromitującym bilansem. Francja nie mogła pozwolić sobie na kolejne upokorzenie. Losowanie grup eliminacyjnych do Mundialu, który w 1994 miał odbyć się w Stanach Zjednoczonych, przyjęto we Francji z umiarkowanym optymizmem. Les Bleus o awans mieli walczyć ze Szwecją, Austrią, Bułgarią, Finlandią i Izraelem. Żaden z rywali nie wydawał się zdecydowanym faworytem. Nad Sekwaną uznano zatem, że będzie ciężko, ale tym razem powinno się udać. Liderami reprezentacji Gérarda Houlliera była para napastników, którą tworzyli Eric Cantona z Manchester United oraz Jean-Pierre Papin, gracz Milanu. Stałymi punktami kadry byli również defensywni gracze, tacy jak Marcel Desailly, Frank Sauzée, Laurent Blanc i Emmanuel Petit, a za spokój w środku pola odpowiadali najczęściej Didier Deschamps i Paul Le Guen. Choć Francuzi rozpoczęli eliminację od porażki 0-2 z nieprzewidywalnymi Bułgarami, kolejne mecze uspokoiły kibiców. Papin i Cantona strzelali gola za golem, zapewniając reprezentacji kolejne zwycięstwa. 1 porażka, 6 zwycięstw, 11 strzelonych bramek. Bilans po 7 meczach w końcu był dodatni. Zwycięski marsz Francuzów został na moment zatrzymany przez Szwedów, którzy w ostatniej minucie meczu strzelili wyrównującą bramkę. Uśmiech wrócił na twarze kibiców, gdy w następnej kolejce podopieczni Houlliera pokonali na wyjeździe Finlandię. Wówczas stało się jasne, że awans jest już praktycznie w garści. Do końca eliminacji pozostawały już tylko 2 kolejki. W walce o kwalifikacje na Mundial oprócz Francuzów liczyli się już tylko Szwedzi i Bułgarzy. Reprezentacja Tricolores miała do rozegrania mecze z Izraelem i piłkarzami z Bałkanów. Oba u siebie, na Parc des Princes w Paryżu. Do awansu wystarczyło im zdobycie tylko 1 punktu. Września 1993 roku niemal cały kraj czekał na rozpoczęcie meczu z Izraelem. Choć zaledwie remis gwarantował Francuzom udział w Mundialu, nikt nie brał pod uwagę takiego scenariusza. Izrael praktycznie przez całe eliminacje znajdował się na dnie tabeli z 3 remisami i 6 porażkami na koncie. Spodziewano się zatem, że gospodarze przypieczętują awans wysokim zwycięstwem. Les Bleus zaczęli spięci, zdając sobie sprawę, że wygrana jest ich obowiązkiem. Izraelczycy grali już bez presji, niemalże towarzysko, jednak gdy zauważyli, z jaką ostrożnością zaczęli gospodarze, postanowili zaatakować. W 21 minucie Ronen Harazi z bliska wpakował piłkę do bramki Bernarda Lamy, dając gościom prowadzenie. Francuzi szybko otrząsnęli się z knockdownu i jeszcze w pierwszej połowie odpowiedzieli bramką Franka Sauzée i przepiękną bombą Davida Ginoli. Z Stojący w polu karnym Izraelczyków Papin tylko podniósł ręce i wymownie spojrzał na trybuny, jakby chciał uspokoić kibiców, mówiąc: spokojnie, mamy to. Do przerwy było 2-1. Wszystko wróciło do normy. Mijały kolejne minuty drugiej połowy. Kibice zdali sobie sprawę, że wymarzonego pogromu na zakończenie eliminacji jednak nie będzie. Ale zwycięzców przecież nie sądzi się za styl, zwłaszcza świętując awans. Francuzi grali spokojnie, czekając na koniec meczu. Gdy zegar wskazywał 83. minutę, Izraelczycy przeprowadzili niespodziewany rajd na bramkę Lamy. Francuski bramkarz wyciągnął się jak pantera, odbijając strzał. Dobitkę z linii bramkowej w równie ekwilibrystyczny sposób próbował wybić Desailly. Gdyby mu się udało, ta podwójna interwencja do dziś podawana byłaby młodym obrońcom jako przykład. Niestety, piłka przekroczyła linię bramkową. Izrael wyrównał 2-2. Mimo ogromnego rozczarowania, Francuzi otrzepali się i wrócili do gry. Wynik, choć wstydliwy, nadal dawał im awans. Izrael z kolei, nie mając przecież nic do stracenia, złapał wiatr w żagle. Goście poczuli, że teraz mogą jeszcze bardziej pognębić zestresowanych Francuzów. Do końca meczu pozostawały sekundy. Francuzi skupiali się już tylko na wybijaniu piłki. W jednej z ostatnich akcji meczu Ronnie Rosenthal, izraelski napastnik Liverpoolu, wykorzystał moment zawahania obrońców i na pełnej szybkości wpadł w pole karne rywali. Miękko dośrodkował piłkę wprost na nogę nadbiegającego Reuvena Atara. Lama nie miał szans. Parc des Princes zamilkło. Izrael, najgorsza drużyna w grupie, pokonał Francję na ich stadionie. Takiego obrotu sprawy po prostu nie dało się wytłumaczyć. 1 punkt na 6 możliwych. Tyle tylko brakowało Francuzom do raju. Teraz, po szokującej porażce z ostatnim w tabeli Izraelem, w głowach podopiecznych Houlliera pojawił się prawdziwy strach. Awans miał się rozstrzygnąć w meczu z Bułgarami, którzy również walczyli o wyjazd na mundial. 1 punkt. Remis. Tylko tyle. I aż tyle. Mecz z Bułgarią zaplanowany na 17 listopada 1993 roku kończył rywalizację w grupie 6. Wszyscy pozostali rywale rozegrali już swoje spotkania. Pewna awansu była tylko Szwecja z 15 punktami. Za nimi plasowała się Francja z 13 i Bułgaria z 11 punktami. Houllier motywował piłkarzy jak tylko mógł. Prosił, by nie ograniczać się do obrony remisu. Przypominał, że zwycięstwo pozwoli im nawet zająć pierwsze miejsce w grupie. O tym, że w razie porażki do Stanów wraz ze Szwedami polecą Bułgarzy, nie musiał wspominać. Huczały o tym wszystkie sportowe media w kraju. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Stadion Parc des Princes był wypełniony po same brzegi. Na trybunach zasiadło prawie 50 000 widzów. Mimo porażki z Izraelem nikt nie dopuszczał do siebie tego, że Francję znów mogą ominąć Mistrzostwa Świata. Gospodarze wyszli w najsilniejszym składzie, z niezastąpionym duetem Cantona-Papin w ataku. Mecz rozpoczął się od pogoni za kogutem, dosłownie. Wystraszony tumultem na trybunach kogucik, nieoficjalny symbol Francji, wniesiony na stadion, wbiegł na murawę ku uciesze kibiców. Piłkarze obu drużyn musieli kilkukrotnie przeganiać niesfornego ptaka, aby w końcu opuścił boisko. Houllier uśmiechnął się pod nosem, licząc na to, że ta groteskowa wręcz scena rozładuje trochę napięcie panujące w jego drużynie. Stadion eksplodował radością w 30. minucie meczu, gdy Jean-Pierre Papin przytomnie zgrał głową dośrodkowaną z prawego skrzydła piłkę wprost pod nogi Erica Cantony. Napastnik United huknął z pierwszej piłki. Bramkarz Bułgarów Borisław Michajłow nie miał żadnych szans. Gdy zaledwie 5 minut później Bułgarzy po rzucie rożnym niespodziewanie wyrównali za sprawą Emila Kostadinowa, w oczy Francuzom znów zajrzał demon z Izraela. Kiedy Emil strzelił na 1-1, zobaczyłem, że Francuzi jakby zesztywnieli. Byli bardzo zestresowani. Moim zdaniem nie zasługiwali na awans. Byłem pewny, że teraz będą chcieli pilnować tego remisu, dlatego krzyczałem do chłopaków, żebyśmy to wykorzystali. Wspominał Christo Stoiczkow, napastnik reprezentacji Bułgarii. Francuzi faktycznie grali raczej zachowawczo, bronili wyniku. Gdy minęła 80. minuta, wszyscy kibice w niebieskich koszulkach wstali z miejsc. Awans się zbliżał, ale wszyscy mieli w pamięci to, co wydarzyło się w ostatnich minutach spotkań z Izraelem i Szwecją. Gdy jednak sędzia odgwizdał rzut wolny dla Francuzów, tuż przy narożniku boiska kibice ryknęli z radości. Na zegarze zostało tylko 30 sekund do końca podstawowego czasu gry. Piłka była ustawiona na połowie rywali. Wystarczyło tylko odpowiednio długo celebrować wykonanie tego stałego fragmentu gry i już. Do piłki podeszli David Ginola i Vincent Gerault. Kibice w oczekiwaniu na koniec meczu zaczęli śpiewać Marsyliankę. Sędzia zagwizdał, wzywając do wykonania rzutu wolnego, a wprowadzony po przerwie w miejsce Papena Ginola dośrodkował piłkę w kierunku czającego się w polu karnym Cantony. Piłka zagrana została jednak zbyt mocno, przeleciała nad polem karnym, a sprzed linii bocznej zgarnął ją bułgarski obrońca. Sędzia miał już gwizdek w ustach, czekał na przerwanie tej akcji, by odgwizdać koniec meczu. Bułgarzy ostatkiem sił wyprowadzili szybką kontrę prawą stroną. Górna piłka posłana przez Lubo Penewa padła łupem Kostadinowa, który wpadł z nią w pole karne Francuzów i... Najgorszy koszmar Tricolores stał się jawą. Remis ze Szwecją, porażki z Izraelem i Bułgarią. Gdyby nie bramki stracone w tych meczach w doliczonym czasie gry, Francuzi wygraliby grupę i pojechali na amerykański mundial. Nie byłoby tam wówczas Bułgarów, którzy zostali rewelacją turnieju i dotarli aż do półfinału. Nie byłoby rozbłysku gwiazdy Christo Stoiczkowa. Ale, jak śpiewał Kazik, gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka. Jak opisał to później Stefan Szczepłek. Kostadinow stał kilkanaście metrów od bramki, na prawym skrzydle i gdyby z tego miejsca na treningu ćwiczył strzały, do siatki piłka wpadłaby raz na 10 prób. To, co mu się udało podczas meczu przy obrońcach, było czymś niezwykłym. Piłka wpadła pod poprzeczkę. Bernard Lama nie miał najmniejszych szans na obronę. Kibice przestali śpiewać i usiedli bez głosu. Francuscy piłkarze klęczeli na boisku i płakali, a Bułgarzy tańczyli. Nie da się racjonalnie wytłumaczyć tego, jak drużyna pełna doświadczonych, klasowych zawodników była w stanie aż trzykrotnie w ciągu jednych eliminacji dać sobie wydrzeć korzystny wynik za każdym razem w ten sam sposób. Trudno wyobrazić sobie, co czuli francuscy kibice. Bułgarzy świętowali, Francuzi płakali. Wściekły Houllier na pomeczowej konferencji zdołał tylko wycedzić, że nie zamierza podawać się do dymisji i chce kontynuować pracę z reprezentacją narodową. Oczywiście Związek Piłki Nożnej we Francji, jak i kibice, mieli inne zdanie. Już następnego dnia podano do wiadomości, że Gérard Houllier przestał być selekcjonerem Les Bleus i wrócił na stanowisko dyrektora technicznego reprezentacji. Nowym szkoleniowcem kadry został dotychczasowy asystent Houlliera, Émile Jacquet. Gdy kraj ochłonął po porażce, zaczęło się szukanie winnych. Na nic zdały się słowa Didiera Deschampsa, który bez ogródek powiedział: nie zastanawiajmy się, kto zawinił bardziej, a kto mniej. Wszyscy daliśmy dupy porówno. Z byłym już podopiecznym nie do końca zgadzał się Houllier. Dyrektor kadry niedługo później udzielił głośnego wywiadu, w którym głównym winowajcą porażki w eliminacjach uznał Davida Ginolę. Mieliśmy rzut wolny w momencie, w którym sędzia sięgał po gwizdek, by zakończyć mecz. Wystarczyło, by Ginola przytrzymał tę piłkę albo pobiegł z nią do narożnika. On postanowił jednak dośrodkować. To był cios wymierzony prosto w serce francuskiej piłki. Prawdziwa zbrodnia. Porażka w meczu z Bułgarią oznaczała konieczność gruntownej przebudowy reprezentacji. Jacquet, początkowo zatrudniony jako trener tymczasowy, zyskał zaufanie przełożonych i podwładnych, skutkiem czego niedługo później został ogłoszony pełnoprawnym selekcjonerem. Coraz rzadziej powoływał piłkarzy, którzy kojarzyli się z haniebną porażką na Parc des Princes. Swoje pozycje w kadrze utrzymali Desailly, Blanc, Deschamps czy Petit. Stopniowo do drużyny zaczęli wchodzić przedstawiciele młodego pokolenia, Zinedine Zidanem i Patrickiem Vieirą na czele. Natomiast z kadrą pożegnali się ostatecznie Cantona, Papin, Sauzée i, no właśnie, David Ginola. Choć francuski napastnik prezentował w kolejnych latach równą formę, dzięki której spokojnie zasługiwał na powołanie do reprezentacji, Jacquet dał sobie spokój. Nigdy nie powiedział wprost, czy była to kara za pamiętne, niecelne dośrodkowanie, od którego zaczęła się decydująca akcja Bułgarów. Ginola zagrał w kadrze Francji jeszcze kilkanaście meczów, po raz ostatni zakładając niebieską koszulkę we wrześniu 1995 roku w towarzyskim meczu z Azerbejdżanem. Mimo to można stwierdzić, iż tak naprawdę jego kariera w reprezentacji symbolicznie zakończyła się dużo wcześniej. Konkretnie w 90. minucie meczu przeciwko Bułgarii 17 listopada 1993 roku. Paradoksalnie Francuzi powinni być wdzięczni Emilowi Kostadinowowi. Jego bramka przyspieszyła rewolucję w kadrze Les Bleus, skutkiem czego było powstanie złotego pokolenia. Drużyny, która pod wodzą Jacquet niecałe 5 lat po haniebnej porażce zdobyła Mistrzostwo Świata. Gdy Jacquet podrzucany był przez swoich piłkarzy, mocno ściskając w rękach Puchar Świata, w całym kraju chyba tylko jeden mężczyzna nie okazywał radości. Był to piłkarz Tottenhamu, David Ginola. Ta sytuacja będzie prześladowała mnie do końca życia, napisał później w swojej autobiografii. Gdyby to, co spotkało mnie, przytrafiło się komuś o słabszej psychice, zniszczyłoby go. Moją zbrodnią było jedno niecelne dośrodkowanie do Erica Cantony. Kiedy Francja zdobyła Mistrzostwo Świata, cały kraj świętował, ale ja osobiście odczuwałem wielki ból. Aby nie kończyć tej historii w smutnym tonie, epilogiem niech będzie rewelacja, która na światło dzienne wyszła w 2011 roku. Gdy wszyscy bułgarscy piłkarze, którzy brali udział w pamiętnym meczu na Parc des Princes, pokończyli swoje kariery, Zlatko Yankov, defensywny pomocnik ówczesnej reprezentacji, wyznał, że tak naprawdę historia awansu mogła potoczyć się zupełnie inaczej. To zabrzmi jak zmyślona historia, ale zdarzyła się naprawdę. Tuż przed wyjazdem do Francji okazało się, że Penev i Kostadinow, czyli asystujący i strzelec decydującej bramki, nie mają ważnych wiz. Podczas kontroli na granicy niemiecko-francuskiej nie było szansy, żeby ich wpuścili do Francji. Nasz bramkarz Borisław Michajłow i pomocnik Georgi Yordzhev grali wtedy we francuskim Mulhouse i dobrze znali ten kraj. Chłopaki zabrali Kostadinowa i Penewa, przesiedli się z autokaru do prywatnego samochodu i pojechali w kierunku innego przejścia. Wybrali jedno na kompletnym zadupiu, gdzie kontrole przeprowadzane były bardzo pobieżnie. Kostadinow i Penew siedzieli na tylnym siedzeniu i modlili się, żeby się udało. Gdy żandarm zatrzymał ich samochód na granicy, Michajłow wyciągnął cały plik dokumentów. Strażnicy tylko rzucili na nie okiem i kazali jechać dalej. Udało się. Gdyby sprawa wyszła na jaw tuż po meczu, Bułgaria zostałaby z pewnością ukarana walkowerem za występ nieuprawnionych zawodników. Na mistrzostwa pojechaliby Francuzi. Ale pozwólcie, że powtórzę... Gdyby nie poprzeczka, gdyby się nie przewrócił, byłaby rzecz wielka.